Mapę do kodowania. Co to właściwie takiego jest? Jest to plansza 100 na 100 cm składająca się z kratownicy. Mamy 100 pól, 10 na 10. Dodatkowo mata podzielona jest na 4 identyczne części. Do zabaw z matą przydadzą nam się również kolorowe kubeczki oraz cyfry, obrazki, klocki do kodowania. Te elementy dodatkowe możecie sobie pobrać na blogu bezpłatnie, wydrukować, laminować i korzystać razem z propozycjami naszych zabaw lub z zabawami, które sobie sami wymyślicie. Dlaczego akurat mata? Dlatego, że jest to pomoc dydaktyczna, która jest bardzo, bardzo wszechstronna. Śmiało wykorzystacie ją na różnych edukacjach, rozwijając różne kompetencje. Będzie idealna przy edukacji matematycznej, bo możemy zaproponować na macie wiele gier matematycznych, ale również poćwiczymy sobie z dzieciakami orientację w przestrzeni, określanie kierunków, popracujemy nad logicznym, algorytmicznym myśleniem. Możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Ale mata to nie tylko zajęcia matematyczne i nie tylko zajęcia wprowadzające do nauki programowania. Na macie świetnie będziecie układać sobie historyjki obrazkowe. Będziecie mogli właściwie wykorzystać ją do każdego tematu, który realizujecie aktualnie razem z dziećmi. Mata, którą Państwu dedykujemy i proponujemy, ma też ten plus, że jest dwustronna. To jest nasza pierwsza strona, tak jak już mówiłam, składająca się z kratownicy, oznaczonej tutaj za pomocą liter i cyfr, ale mamy też stronę drugą. Druga strona maty to 81 kolorowych kół. Mamy 9 płaszczyzn kolorystycznych, na każdej płaszczyźnie 9 kolorowych kół. W ten sposób możemy matę wykorzystać już przy zabawach z najmłodszymi dziećmi. Będzie idealna do poznawania kolorów już od grupy wiekowej, od trzylatków, czyli w przedszkolu. W przedszkolu sprawdzi się idealnie. Płaszczyzny kolorystyczne możemy wykorzystać sobie również do wielu zabaw w zespołach, kiedy dzielimy planszę na mniejsze części. W ten sposób możemy sobie grać chociażby w bardzo popularną grę, jaką jest kółko krzyżyk. Kolorowe płaszczyzny wykorzystamy też przy układaniu sudoku i przy wielu, wielu innych aktywnościach. Mata jest też bardzo fajnym rozwiązaniem, bo najczęściej pracujemy przy niej zespołowo, a tego chcemy nauczyć dzieciaków, żeby umiały ze sobą dyskutować, współdziałać, iść na kompromis, szukać wspólnego rozwiązania. Jeśli nie będą pracować w zespołach, to się zwyczajnie tego nie nauczą. Dlatego mata jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Sam kształt maty wymusza poniekąd już z automatu podział na zespoły, więc tutaj troszeczkę pomaga nauczycielowi, lekko zastępuje go w tym zadaniu podzielenia dzieci na grupę. Mata to też praca nie taka typowo statyczna, stolikowa, której dzieci zazwyczaj nie lubią. To bardziej aktywności w formie zabawy. A bawiąc się, dzieci się uczą. Więc nie odbierają tego jaką taką typową, nudną naukę, kiedy muszą coś zrobić, tylko zazwyczaj pracują na macie bardzo, bardzo chętnie. Same dopominają się, kiedy będą kolejne zajęcia z kodowania.